Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Gość Telewizji Radom. A moimi Państwa gościem dzisiaj jest pan profesor Wiesław Binienda z Uniwersytetu w Akron i jednocześnie członek Komisji do Spraw Badania Katastrofy Smoleńskiej. Panie profesorze, są nowe ustalenia, minister Macierewicz trochę już tajemnicy ujawnił, ale może coś więcej, panie profesorze, na ten temat. No tak, oczywiście. Witam wszystkich słuchaczy w Telewizji Radom. Bardzo mi miło być gościem. No i oczywiście chętnie odpowiem na pytania pana, jak również gdyby były w przyszłości jakieś pytania słuchaczy, to proszę je dla mnie przesłać. Dobrze. Bardzo mnie interesują zawsze konkretne pytania, nie o szczegółowe nawet pytania słuchaczy. Jak mógłbym podsumować stan obecny naszej pracy, naszej podkomisji? Oczywiście po tym, jak pan przewodniczący minister Macierewicz pokazał rezultaty amerykańskiej kompanii National Institute of Aerospace Research, co wiemy na dzisiaj? No przede wszystkim mamy potwierdzone dowody, że nie było kontaktu pomiędzy brzozą, słynną brzozą pancerną, a lewym skrzydłem samolotu. Nie było żadnego kontaktu. A jeżeli nie było żadnego kontaktu, to oczywiście coś przecięło to skrzydło. Mamy dowody więc na to, że to skrzydło zostało przecięte za pomocą eksplozji. To jest ten etap śledztwa, jaki w sposób dokładny żeśmy ustalili. Mamy dowody na to, że założenia tak zwanego raportu Mack i Millera są całkowicie wyssane z palca. Mamy dowody na to, na kłamstwa śledczych rosyjskich zapisanych w ich raporcie. Po prostu mamy zdjęcia, jak widzimy urzędnicy czy służby rosyjskie tną, niszczą, zmieniają kształt, przenoszą fragmenty samolotu. Panie profesorze, przepraszam za słowo, ale nawet przed programem rozmawiałem tutaj z kilkoma widzami i oni mają taki dylemat. No to co, wybuchło w końcu czy nie wybuchło? Jak to w ogóle jest? Bo tutaj w Polsce jest niesamowity zamęt na ten temat. Jest część mediów mówi, że nie, no ta wasza podkomisja to w ogóle po co to ona? Wiadomo, że nie wybuchło. A drudzy mówią, że nie, wybuchło. Jaki wybuch i tak dalej. To już nie wchodźmy może na razie jaki wybuch, ale po prostu pytanie pierwsze, które jakby tutaj sami widzowie nasunęli, to czy w ogóle coś wybuchło? I jeśli tak, to co? No to rozumiem. Jeżeli to jest najważniejsze, to możemy dojść do... To jest pytanie od widzów, które akurat tutaj, jak pan profesor wspomniał o tym wybuchu, to stwierdziłem, że żebym nie zapomniał, to zadam. Miałem pamięć fotograficzną, ale bardzo krótką. Dobrze. Więc mogę powiedzieć w ten sposób. Tak, były eksplozje i w skrzydle, i w kadłubie. W związku z tym, z punktu widzenia ocenienia tej sytuacji, tego faktu, że były eksplozje i w skrzydle, i w kadłubie, to taką sytuację nazywamy działaniem osób trzecich. Bardziej powszechnie jest to oceniane jako zamach albo morderstwo zbiorowe. To jest, co mogę powiedzieć czysto, jasno i przejrzyście dla wszystkich słuchaczy. Były eksplozje, to nie był wypadek, to było morderstwo. To teraz pójdźmy może tym torem, o którym pan profesor mówił wcześniej, czyli torem dowodowym. Mamy dowody i teraz idziemy dalej.
No tak, więc to morderstwo, ten zamach był ukrywany od samego początku, manipulowany przez urzędników i służby rosyjskie. Mamy to znalezione, udowodnione, pokazane na zdjęciach. Tak się składa na przykład, że Rosjanie mieli nadzieję, że robią coś wieczorem, kiedy już odesłali polskich kolegów do hotelu i że już nikt ich nie obserwuje, ale tak szczęśliwie się złożyło, że jacyś dziennikarze za pomocą telekamery robili zdjęcia tych ich prac wieczornych, nocnych, w świetle, że tak powiem, Jupiterów własnych, żeby było im lepiej było widać, co robią, i udokumentowali ich właśnie niszczenie i modyfikację tych wszystkich fragmentów w celu ukrycia eksplozji w kadłubie. To były celowe działania. Mało tego, w samym raporcie, na przykład w sektorze 13, gdzie opisali 11 fragmentów, przy czym nasza podkomisja pokazuje 120 tam leżących fragmentów. Z tych 11, których Rosjanie pokazali, 4 były opisane celowo jako fragmenty z innych części samolotu. Celowo, ponieważ chodziło im o ukrycie w sektorze 13, kiedy samolot jeszcze był w powietrzu, ukrycie, jak to się naprawdę działało. Czyli tak zwana warunki początkowe symulacji NIAR-u, które są wykonane z warunkami założeń Millera, są po prostu nieprawdziwe. Tam nie było tak, żeby cały samolot uderzył w ziemię. Nie ma krateru, który w symulacji NIAR pokazuje, że jest powyżej 1 metra. 1000 metrów sześciennych ziemi zostaje odrzuconych. Tego nie ma w ogóle w Smoleńsku. Także tak zwana odległość między bruzdą południową i bruzdą północną, które są pierwszymi punktami kontaktowymi samolotu niby zgodnie z Macmillera z ziemią, zgodnie z tymi założeniami, które z obliczeń pokazuje, że jest 17,5 metra, a ze zdjęć satelitarnych, jakie dostaliśmy od kolegów ze Stanów Zjednoczonych, można zmierzyć dokładnie jako 3,5 metra mniejsze. Czyli to nie, a model jest co do milimetra, także nie ma powodu, żeby coś, co jest z dokładnością 1 milimetra pokazywało 3,5 metra różnicy. Ja jeszcze zadam pytanie, bo akurat tutaj proszę. Mi się nasunęło, bo taki zwykły Kowalski, jak pan tutaj profesor właśnie mówi o tych dokładnych pomiarach i tak dalej, no to taki zwykły Kowalski może sobie pomyśleć, no dobrze, ale skąd oni o tym wiedzą, jakie mają na to dowody, jak rozróżniają to, że na przykład jakaś szyba została wybita, a z kolei jakaś część, nie wiem, tej szyby, czy inna szyba została wydmuchnięta, tak? Jakie są takie metody? Może troszeczkę takiej kuchni technicznej bym poprosił, bo to też jest jakby ważne dla lepszego pokazania, jak to wygląda od środka. Dlaczego myślimy o tym, że zostało to uszkodzone i jakie mamy na to po prostu dowody, że to stało się już po znalezieniu się danej części na ziemi? Słynna okopcona szyba ze zdjęcia Putina i Tuska chociażby, nie? Tak, no więc żeby właśnie dojść do takich przekonujących dowodów, tak jak Państwo wszyscy wiecie, od kilku lat współpracujemy z tą amerykańską firmą National Institute of Aerospace Research i razem z nimi na podstawie samolotu bliźniaczego Tu-154M, 102, który stoi w Mińsku Mazowieckim, zmierzyliśmy i przeskanowaliśmy i zbudowaliśmy model
co do jednego milimetra, co do pozycji każdego nitu, każdej śruby, każdego okna, każdego siedzenia, każdej walizki w tym samolocie, każdego litra paliwa w zbiornikach paliwa. Wszystko jest bardzo dokładnie, dlatego to zajęło wiele czasu, bo chcieliśmy to zrobić bardzo dokładnie. Tego typu metodologia, tego typu model nazywa się tak zwany po angielsku predictive, czyli jeżeli zrobimy z taką dokładnością, to fizyka i w związku z tym komputer pokaże nam, jak było przy założeniach początkowych, jak to mogłoby się zdarzyć. Tutaj nie ma mojej ingerencji, czy kogokolwiek, jakiegokolwiek człowieka ingerencji. Po prostu podajemy komputerowi model, który jest zrobiony co do, tak jak mówię, co do milimetra, ze sprawdzonymi wszystkimi zachowaniami się materiału. Z każdego rodzaju materiału zostały wycięte kawałeczki z tego samolotu 154M, a następnie w laboratorium zostały rozciągnięte czy ściśnięte i znalezione ich parametry mechaniczne, czyli zachowania się, jak one się zachowują pod wpływem rozciągania, ściskania, ścinania. Te wszystkie eksperymenty zostały wykonane. Eksperymenty wielokrotnie były wykonane w kilku laboratoriach, żeby potwierdzić, że nie ma jakiegoś błędu ludzkiego w tych pomiarach. Te wszystkie informacje są włożone w ten program i program potrzebował w tym wypadku obliczeń 1500 rdzeni komputerowych. Czyli to jest ogromny komputer, to jest komputer tak zwany cluster, czyli komputer, który się składa z wielu komputerów. Te 1500 komputerów pracowało równolegle, żeby obliczyć zachowanie tego modelu samolotu przy uderzeniu w ziemię na przykład i pokazanie nam to, co pokazał pan minister Macierewicz, co się dzieje. Pan minister pokazał ogólny obraz, który pokazywał, że na przykład kadłub pod wpływem upadku z taką prędkością pionową załamuje się do środka. No i teraz możemy porównać to ze zdjęciami ze Smoleńska i tam widzimy, że kadłub otworzył się na zewnątrz, czyli odwrotnie. I tak możemy każdy fragment po fragmencie obserwować. Szyba w okienku numer 30, po prawej stronie, czy po lewej stronie, czy ona zbiła się, czy ona wpadła do środka, czy ona wypadła na zewnątrz. To są pytania, które możemy zadać. Jeżeli mamy na nie dowody rzeczowe, stanu rzeczowego, to porównujemy, co się stało w modelu. I okazuje się, że wszystkie elementy po kolei są inne. Nie takie jak w stanie rzeczywistym. Jest to dowód w związku z tym, że te założenia, tak jak mówię, to były założenia Macmillera, nie są prawdziwe. To więc zrobiliśmy dowód na to, co się nie stało. Teraz chodzi o to, że wszyscy będą zainteresowani. A no dobrze, a co się stało? I tutaj to jest oczywiście kluczowe jest pytanie. To jest kluczowe pytanie, tak. Także jest dużo trudniejsze. To jest dużo trudniejsze pytanie, żeby dać odpowiedź, no bo dużo łatwiej jest zweryfikować to, co eksperci rosyjscy i pana Millera, Laska stwierdzili, spisali i my tylko weryfikujemy je. No, poza tymi konkretnymi możliwościami jest nieskończona ilość innych, prawda? Także dużo trudniej jest wszystkie inne możliwości sprawdzić dokładnie. Możemy niemniej jednak już stwierdzić teraz, że na przykład jeżeli chodzi o skrzydło, które wiemy, że nie było kontaktu z drzewem,
wiemy, że na zdjęciach końcówki skrzydła, na poszyciu spodnim mamy tak zwane loki powybuchowe, czyli odkształcenia na zewnątrz. A patrzymy, co by się stało, gdyby to było od uderzenia w drzewo, to te poszycie spodnie zagina się do środka, czyli odwrotnie. Czyli dowód numeryczny pokazuje, że to rzeczywiście były loki powybuchowe, czyli od eksplozji, czyli od ciśnienia wewnętrznego. Czego nie wiemy? Tak? Państwo przeprowadzili chyba nawet na tym dziale gazowym słynnym, które mieliśmy możliwość sfilmować, kiedy byliśmy w Akron, właśnie ten eksperyment z brzozą, pociski i tak, tak dalej. Tak. Tam w moim laboratorium, ale nie tylko, w największym laboratorium w Teksasie, w Stanach Zjednoczonych, były takie tego typu eksperymenty z różnymi wielkościami drzew do wielkości większych od tych do w Smoleńsku. Zostały te eksperymenty wykonane i na podstawie tych eksperymentów zostały zrobione właśnie modele zachowania się drzewa. I wszystkie te modele pokazują, że gdyby skrzydło predictive, czyli te zrobione co do, wykonane co do milimetra, uderzyło z prędkościami, z podkątem, takimi jak były zapisane w czarnych skrzynkach, to skrzydło by przecięło to drzewo. Niemniej jednak, tak jak mówię, zostało ono odcięte. Wiemy z tych samych czarnych skrzynek, że zachowanie autopilota, który kontrolował lot samolotu w tym czasie, na około 100 metrów przed momentem przelotu nad czy w pobliżu tego drzewa. Wiemy, że to nie było w uderzeniu drzewa, ale w pobliżu, nazwijmy, tego drzewa. Autopilot zaczął korygować zachowanie się samolotu w ten sposób, że zmieniał pozycję samolotu tak, żeby leciał skrzydłem lewym bardziej do przodu. Jest to typowe zachowanie autopilota, które koryguje brak stabilności, jeżeli chodzi o siłę nośną na lewej stronie i prawej stronie. Czyli innymi słowy, autopilot zobaczył, że prawe skrzydło ma większą siłę nośną i skorygował to. Spowodował, że lewe skrzydło było bardziej prostopadłe do lotu, bo wiemy, że te skrzydła są skośne, czyli poprzez obrót w prawo skrzydło lewe leci bardziej prostopadle, a lewe mniej prostopadle, bardziej wzdłuż. W związku z tym lewe skrzydło zyskuje siłę nośną, bo leci prostopadle, prawe traci siłę nośną i w ten sposób autopilot skorygował obrót jakby, no czyli brak równowagi między prawą stroną a lewą stroną. Czyli ani obrotu słynnego pokazywanego na grafikach, ani ścięcia skrzydła przez drzewo, po prostu nigdy nie było. To jest kłamstwo, to jest fałsz. To znaczy, skrzydło odpadło. Skrzydło odpadło, ja wiem, ale uderzenia w drzewo nie było. Uderzenia w drzewo nie było. Skrzydło odpadło i dlatego autopilot korygował, bo to jest wynik właśnie utraty tego skrzydła, ale ten autopilot, a następnie piloci, bo autopilot działa komputerowo, czyli dużo szybciej niż reakcja ludzka. Reakcja ludzka była później. Pilot później wziął w swoje ręce drążki i korygował w dalszym ciągu tą sytuację, żeby samolot nie obracał się w lewo. Niemniej jednak w pewnym momencie nastąpił tak zwany TAS 38, który spowodował utratę większej ilości części samolotu. Już w okolicach ulicy Głubienko mamy fragmenty slotów i wiemy z prac, które wykonał Instytut Lotnictwa w Polsce, który współpracował razem z nami,
i którego prace są opublikowane w Journal of Aerospace Engineering. Były one recenzowane przez ekspertów, z najlepszych ekspertów na całym świecie. I one pokazały eksperymentalnie, że można korygować właśnie ten ruch do pewnego stopnia. W momencie, kiedy utracimy sloty, to ta korekcja już nie jest możliwa. I dlatego od tego miejsca, kiedy te sloty odpadły i część klap, sam piloci już nie mieli takich możliwości. Próbowali oczywiście, ale już nie mieli takich możliwości. Samolot powoli zaczął się obracać w lewo, ale w pewnym momencie nastąpił ten TAS 38, który spowodował jeszcze bardziej drastyczny skręt w lewo i już niekontrolowany przelot nad ulicą Kutuzowa. Niemniej jednak zanim samolot uderzył w ziemię za ulicą Kutuzowa, nastąpiła eksplozja w kadłubie. Dowody na tę eksplozję mamy poprzez obserwacje drzwi, lewych drzwi pasażerskich, które zostały wstrzelone na głębokość 1 metra w ziemię. Przez 3 dni nikt nie wiedział, że one tak głęboko zostały w tym miejscu wstrzelone. To jest na samym początku całego pola szczątków. Tam nawet nie szukano. Dopiero po 3 dniach zorientowano się, że tam coś musi być i zaczęto odkopywać. I dzięki temu, że to stopniowo odkopywano i mamy zdjęcia z tego procesu, widzimy, że te drzwi zostały wbite tak jak żyletka, prawie prostopadle do ziemi. Natomiast z uderzenia zgodnego z Mac Millera, te same drzwi są zgniatane w taką dosłownie jakbyśmy wzięli kartkę papieru i ją zgnietli w kulkę. Tak są zgniecione te drzwi, czyli zupełnie inaczej niż one były w stanie faktycznym w Smoleńsku. I w związku z tym wiemy, że to nie było tak, że ten kontakt między kadłubem a ziemią spowodował wbicie tych drzwi w ziemię, tylko one musiały się wyrwać, zostać wystrzelone z kadłuba jeszcze w powietrzu. Musiały się obrócić w ten sposób, że tą częścią wewnętrzną leciały w kierunku obserwatora. Tak jak leciał samolot i zmniejszały swoją prędkość poziomą, a miały ogromną prędkość pionową. Wielokrotnie większą niż prędkość opadania samolotu. Zrobiliśmy celowo bardzo szerokie badania numeryczne, żeby sprawdzić, czy jest możliwość, żeby w jakimś cudem te drzwi tak się oderwały, żeby się ustawiły tuż nad ziemią prostopadle, a jednak żeby ten kadłub mógł je wbić w ziemię swoim ciężarem. Okazało się, że nie ma takiej możliwości. Znowu ta praca została opublikowana w żurnalu brytyjskim, czyli po recenzji ekspertów światowych. Te techniczne prace są dostępne w wszystkich laboratoriach na całym świecie. Ten wniosek końcowy tej publikacji, która jest moją publikacją, z moimi doktorantami wspólnie napisana, jest, że jedyną możliwością wbicia tych drzwi w ziemię musiała być eksplozja w samolocie, w kadłubie. To jeszcze zapytam o ten słynny wybuch bomby termobarycznej. Jeśli pan profesor mógłby przybliżyć w ogóle, na czym to wszystko polega, bo są też różne teorie, że jest niemożliwy, że ona działa częściowo i tak dalej. Wiem, że w pewnym momencie państwa badań było to też rozważane na poważnie. Jak to w końcu się z tym skończyło, z tą teorią? Czy w ogóle coś utrzymało się z tej teorii o wybuchu termobarycznym? Jak to wygląda dzisiaj? No więc nasi pirotechnicy na w Polsce na poligonach wykonali wiele eksperymentów z różnymi ładunkami wybuchowymi.
Chodziło o to, żeby zobaczyć, jaki ładunek daje najbliżej wynik tego typu, który jest widoczny w postaci fragmentów na Ziemi, w postaci rozbicia kadłuba na 60 tysięcy fragmentów, w postaci wbicia tych drzwi w ziemię, w postaci odstrzelenia dźwigara, na przykład dźwigaru w centropłacie na 100 metrów czy 75 metrów do przodu, na podstawie tego, że cały ogon z trzema silnikami odrzutowymi, czyli 12 ton tego 80-tonowego samolotu nie popłynął, nie przesunął się zgodnie z prawami fizyki najbardziej do przodu, ponieważ koncentracja masy w małym kawałku samolotu powinna spowodować, że ta energia kinetyczna, która jest masa tam razy prędkość do kwadratu, jeżeli cały samolot miał tą samą prędkość, a masa jest najbardziej skoncentrowana w ogonie, tam gdzie są te silniki, to ta część powinna się przesunąć najbardziej do przodu, po zakończeniu uderzenia w ziemię wszystko się przesuwa, ślizga się na tej ziemi po prostu. I opór ślizgania wszędzie jest taki sam, czyli w związku z tym, bo współczynnik tarcia jest taki sam, czyli dysypacja tej energii jest możliwa dla wszystkich mas tak samo. W związku z tym ta masa najbardziej skoncentrowana, największa, 12 ton, silniki, powinny by przesunąć się najbardziej do przodu, tam do sektora pierwszego i jeszcze dalej. A tam nie jest, tam jest kokpit, a natomiast z tyłu jest właśnie to są te silniki. Czyli to jest odwrotnie niż fizyka mówi. To tą sytuację można byłoby uzyskać za pomocą różnych eksplozji. Udowodniliśmy na przykład, że eksplozja par paliwa nie jest w stanie tego tak zrobić. Eksplozja ładunków bardzo szybkich, takich jak pentryt czy temu podobne, gdyby była w dużej ilości w jednym miejscu, też by tego nie zrobiła, bo ona by rozbiła w tej koncentracji w tym miejscu ten samolot. Są niemniej jednak kilka możliwości. Jest możliwość jedna, że właśnie taki ładunek termobaryczny mógł być użyty w środku, ale też można było ten sam efekt osiągnąć za pomocą wielu ładunków użytych w kilku miejscach w kadłubie, czyli tak zwany ładunek rozproszony. No my nie wiemy oczywiście, jaką koncepcję przyjęto w zniszczeniu tego samolotu. Powiedzmy sobie szczerze, jest to zrobione ręką ludzką. To nie był naturalny efekt, przypadek. Ktoś to zaplanował, ktoś to ma dobrą wiedzę w kierunku zniszczenia samolotów. W związku z tym przypuszczamy, że to są służby i te służby wojskowe, które mają dostęp do różnych możliwości. Powiem tyle, że służby zagraniczne, tutejsze w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, mają taką opinię, że metoda niszczenia samolotu jest jakby podpisem osoby, czy osób, czy tej instytucji, która to zrobiła. Bo każda z tych instytucji, powiedzmy sobie szczerze, takie same możliwości i umiejętności posiadają żołnierze czy służby w wielu krajach, również w Stanach Zjednoczonych, również w Kanadzie, również w innych krajach, w Chinach, w Rosji. No w każdym razie ci właśnie eksperci podjęli swoją metodę taką, jaka im najbardziej odpowiadała, która gwarantowała efekt. A efekt miał być taki, że samolot miał zabić wszystkich ludzi. O to tu chodziło.
Tu nie chodziło o to, żeby go rozbić na 60 tysięcy kawałków. Chodziło o to, żeby mieć pewność, że nikt nie przeżyje. Jak to dokładnie osiągnięto, to oczywiście, tak jak mówię, jest nieskończona ilość możliwości. Ładunek termobaryczny jest jedną z taką możliwością, ale nie jedyny. Na pewno wiemy, że nie mogło to być wybuch par paliwa, bo to jest za mała energia eksplozji i za długi czas zbudowania ciśnienia. W związku z tym to jest niespójne z obrazem faktycznym. To jeszcze tak już trochę lądując, zadam pytanie o ofiary, bo mówi się w mediach polskich, a nie tylko polskich, krążą takie informacje, no właśnie na ile prawdziwe, że część z tych ofiar, no zwłaszcza, które siedziały bliżej Centropłata, było totalnie pozbawionych ubrań. Czy to jest prawda i czy taki wybuch ewentualnie może rozebrać człowieka? No przede wszystkim to jest prawda. 30% ciał w całym samolocie było pozbawionych ubrań. Albo częściowo, albo całkowicie. Jest również faktem, że od samego uderzenia samolotu w ziemię ludzie nie gubią ubrań. Są badania wykonane na świecie, które mówią, że prędkość powietrza, czyli siły uderzeniowej, musi być około 500 km na godzinę, czyli dwukrotnie większa niż prędkość samolotu, żeby ta ubrania mogły być zdarte, ale jeszcze do tego potrzeba czas. To nie może być krótki czas, to musi być dłuższy czas. Im większa ta prędkość, tym czas jest krótszy oczywiście, ale jest prędkość minimalna, która powoduje, że poniżej tej prędkości ubrania nie są zdarte. W tym wypadku były w wielu przypadkach zdarte ubrania. To teraz jeszcze takie króciutkie pytanie. Czego jeszcze o Smoleńsku nie wiemy? Co jeszcze zostało do zbadania? No, z punktu widzenia naukowego oczywiście można jeszcze bardzo dużo, wiele rzeczy badać. I dla naukowców jest to kopalnia prac, którzy mogą poświęcić badania przyszłych doktorantów. Niemniej jednak chcę podkreślić, że to, co żeśmy już osiągnęli, to jest 80%, może 90% stanu faktycznego. Czyli jesteśmy, no dla wielu ludzi odpowiedzieliśmy na pytania, to nie to, że odpowiedzieliśmy, no wielu ludzi miało to poczucie pierwszego dnia po katastrofie, ale myśmy udowodnili to, co naprawdę było, co się stało. I tak jak dzisiaj w czasie mszy świętej na Jasnej Górze, ksiądz oczywiście mówiąc na inny temat, powiedział, że prawda daje przestrzeń do porozumienia. Mamy nadzieję, że przekazując tą prawdę Polakom, to stworzyliśmy tą przestrzeń do porozumienia. Chciałbym powiedzieć, z punktu widzenia tutaj, kiedy jestem w Stanach Zjednoczonych, widzę, że Polska i Polacy są odosobnieni w świecie. Są sami. Jedyną szansą dla nas, dla Polaków w Polsce, jest, aby właśnie to porozumienie zawiązać i razem, wspólnie, solidarnie przeciwstawić się presji świata, który chce z nas zrobić niewolników, który chce nas ograbić. To jest jedyna szansa. Ci wszyscy, którzy próbują kłamać w sprawie Smoleńska, działają przeciwko Polsce, przeciwko narodowi polskiemu i przeciwko dobru Polaków wszystkich. Także mam nadzieję, że nasza praca dała tą przestrzeń do porozumienia. Tak jak powiedział ksiądz na mszy świętej, bo prawda daje przestrzeń do porozumienia.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w naszym programie, a państwa zachęcam oczywiście do lajkowania, subskrybowania, no i oczywiście podawania dalej, bo dzisiaj bardzo ważne informacje pan profesor nam tutaj przekazał. Jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wdzięczni i do zobaczenia w następnym programie. Do zobaczenia.